nasza młoda misjonarka z Węgorzewa, która kiedyś zawiozła, pokonała tyle kilometrów, żeby zawieźć ziarna dzikiej róży, a teraz jeździła z wypełnieniem misji i podarowała dla Belgii 5 obrazków błogosławionej Małgorzaty. Błogosławiona Małgorzata, gdyby postawiła na odpowiednią dietę, też może byłaby jeszcze wśród nas. Dlatego właśnie nie pieniądze są najważniejsze, na które postawiła moja najbliższa rodzina, dzieci i mój mąż. I dlatego właśnie myślę, że ta błogosławiona Małgorzata ich zawróci do Polski. A z tego miejsca chciałabym powiedzieć, że pracy jest mnóstwo w naszej Polsce, ponieważ jest tyle ziemi, żeby obsadzić ziarnami. I właśnie miałam rozmowę z naszymi władzami w Węgorzewie, gdzie prosiłam po kolei wszystkich na kolanach, aby obsadzili nasze Węgorzewo dziką różą Konstancin. Ponadto reklamowałam też film i nawołuję, aby w dniu 12 czerwca o godzinie 18 wyświetlić naszym władzom węgorzewskim w Domu Kultury. Jest to film Home SOS Ziemia. Zostało nam niewiele zasobów, a thriller został nagrany 3 lata temu, gdzie właśnie chciano otworzyć szeroko oczy Homo sapiens, który po prostu zniszczył świat. No niestety, jestem pierwsza z Homo Ascorbicus, no i dla mnie w tym udziale przyszło ten świat niestety naprawić. A że mam 3 dzieci, więc chciałabym, żeby mieli lżejsze życie. A sadzenie ziarna to nic, tylko schylić się, wsadzić do ziemi i siedzieć i czekać, aż urośnie, śpiewać, tańczyć i się modlić. No bo jak wiadomo, głęboka wiara czyni cuda. I właśnie z tego miejsca chciałabym też podziękować bardzo serdecznie dla mego pana kamerzysty, pana Ryszarda Świecz, za nagranie przepięknego filmu. I to jemu właśnie podaruję ostatni obrazek, który dostałam podczas bierzmowania od naszego biskupa Jerzego Mazura. Właśnie jestem niecierpliwa, bo chciałabym właśnie, żeby już dostać to unieważnienie związku małżeńskiego. A niestety podarowałam biskupowi 2 piękne listy. Jeden przeszedł przez ręce proboszcza Klemensa. No i niestety pewnie kuria biskupia jest po prostu w szoku, bo jeszcze takiego nigdy listu miłosnego nie dostała. A to były 2 listy ratujące, nie dość, że zdrowie kurii biskupiej, to jeszcze wskazałam w nich przyczyny tylu rozpadów małżeństw. I zwróciłam się ze skromną prośbą, abyśmy wszyscy te unieważnienia związków dostali i żebyśmy zaczęli po prostu nowe życie od roku 2013. I właśnie ten obrazek z kurii biskupiej podaruję dla pana Ryszarda. Dziękuję. No, dziękuję. Niech Pan Bóg nam pobłogosławi nasze życie w zgodzie sąsiedzkiej, rodzinnej do całego świata. Matko nasza.